Dzień dobry, a raczej w sumie dobry wieczór. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. To jest kolejny film z tej serii o oporach i trudnościach w procesie terapii i również autoterapii u nas w Fundacji. Kolejnym powodem, dla którego można poczuć ogromny opór, ogromną niechęć, ogromną przykrość w procesie terapeutycznym, autoterapeutycznym lub rozwojowym. Rzecz, która może sprawić, że będziemy chcieli uciec, przerwać, że będziemy to sabotować, to jest niewiara. Trochę inaczej będzie w procesie terapeutycznym, trochę inaczej będzie w procesie autoterapeutycznym w Fundacji. Ja się bardziej skupię na tym autoterapeutycznym Fundacji, gdyż jest to film nagrywany właśnie do tego programu autoterapii. No ale każdy inny człowiek, który gdzieś sobie chodzi na terapię, też może z tego skorzystać. Więc tych rodzajów niewiary może być kilka. Niewiara w ogóle w sens i w to, że to się uda. Niewiara w to, że mi się da pomóc, że ja mogę być normalny, że ja mogę być szczęśliwy. To jest jeden problem. A drugi to jest niewiara w motywy i to jest u nas w Fundacji bardzo częste. Nowe osoby odbierają działalność Fundacji jako podejrzaną, jako sekciarski love bombing, chociaż ja bym naprawdę nie nazwała tego, jak się zachowujemy, ani love bombingiem, na pewno nie. Bo nie jesteśmy jakoś szczególnie przemili, jesteśmy normalnie mili, tak jak po prostu normalni ludzie są mili wobec innych ludzi. Ale faktem jest, że poczucie, że pierwszy raz w życiu znalazło się ludzi podobnych do siebie, zostało się zrozumianym i zostało się uszanowanym, jest doświadczeniem wielu osób, które do Fundacji przychodzą jako nowi ludzie. I to wygląda za pięknie i budzi się lęk, że za tym musi coś stać. Dlaczego to normalne i oczywiste? D'accord, je vous y amène. Calme-toi, non, premier. Dans mon jeu, je suis deux as. Je suis en possession de deux as plus un duc. Je suis en possession d'un duc à l'hôtel 6 sur la route 66. Claire, Fundacji Przemocnie. Po pierwsze, jest jakaś grupa hejterów, która regularnie wypisuje o mnie takie rzeczy, jak to, że ja tworzę sektę i piorę mózgi. I wielu z was to usłyszało. Jest to oczywiście na maksa porąbane, bo ja się zajmuję uczeniem, jak sobie nie dać mózgu uprać właśnie. No ale ludzie, których denerwuję, używają metody najprostszej, czyli zarzucają mi to, co mnie najbardziej obrazi. Tak? No bo to jest taka fajna metoda na atak, no i okej. Także wielu z was mogą usłyszeć coś takiego, przeczytać coś takiego. No i teraz tak. Opinie są kontrowersyjne. Gdzieś tam się wam obiło uszy, że sekta i że pranie mózgu.
Odważacie się jednak spróbować, jednak skontaktować i nagle się okazuje, że jestem całkiem miłą osobą, że jestem przede wszystkim osobą wyrozumiałą, chociaż sprawiam wrażenie profesor McGonagall i taka też jestem. Jestem dość zimna, jestem wymagająca, jestem bardzo zasadnicza, jestem często nie przebierająca w słowach i brutalnie szczera. I kontakt ze mną niekoniecznie, odbiór mnie w ogóle, niekoniecznie musi być przyjemny. I nagle zaczynasz ze mną pisać i się okazuje, że z nas dwóch to ty jesteś niemiły dla siebie, a nie ja jestem niemiła dla ciebie. To ty jesteś nieporozumiały i traktujesz się jak gówno, a nie ja ciebie tak traktuję. I każdy z nas ma jakąś tam wiedzę o tym, o syndromie sztokholmskim, o metodach prania mózgu, o lovebombingu. No więc może się to skojarzyć w ten sposób, że ja po prostu stosuję te metody faktycznie. I tu się jeszcze włącza lęk, o którym mówiłam w innym filmie, a więc lęk przed tym, że może się okazać w wyniku procesu terapii czy autoterapii, że ty jesteś kimś innym niż jesteś. No i to się bardzo ładnie skleja z potencjalnym praniem mózgu. Zaczynasz się obawiać, że po prostu wszczepię ci osobowość swojego gula. Oczywiście jest to kompletnie paranoiczne. Bo w ogóle gdybym ja to umiała robić, to bym prawdopodobnie była agentem Mossadu. Byłabym potwornie dziana. A gdybym mimo wszystko jednak była dobrą osobą i umiała to robić, no to może bym tworzyła jakąś nową armię bojowników o rozumniejszy świat. Albo coś w tym stylu, a nie była po prostu samotną czarownicą z końca wsi, która robi organizację niepodobną do niczego i wciąż jeszcze nie jest dziana. I nie ma tych wszystkich benefitów, które mają faktyczni przewodnicy sekt. Dobra. Z tym lovebombingiem skojarzy się też klimat w grupie społecznościowej fundacji, bo się okaże, że jest kilka osób, z którymi możesz mieć konsultacje, nie tylko ze mną, bo się okaże, że ktoś się chętnie z tobą spotka, ktoś da ci ciuchy dla dzieci, ktoś cię zaprosi na kawę i nagle się okazuje, że to w ciągu kilku godzin, jak się dobrze zakręcisz, to masz całą grupę towarzyską. Byłeś samotny przez lata, tu nagle masz ludzi, którzy mogą być twoimi bliskimi, a już są twoimi znajomymi czy tam kolegami. No i no faktycznie to wygląda podejrzanie. To po prostu wygląda podejrzanie, nie ma się co oszukiwać. Bo prawdopodobieństwo, że trafiłeś na ludzi normalnych, jest o wiele mniejsze niż że trafiłeś na ludzi nienormalnych. To jest po prostu statystycznie uzasadnione, prawda? Więcej ludzi ma problem ze sobą niż go nie ma. Więcej ludzi nie rozumie swoich motywów niż je rozumie. I więcej ludzi, chcąc dobrze, robi źle niż nie robi. Przez to, że syndrom DDD jest po prostu znakiem naszych czasów, a może znakiem w ogóle człowieczeństwa. Póki co przynajmniej. No więc te skojarzenia z sektą to jest jedno. Drugie. Dostajesz dużo bezinteresownej pomocy. Dużo bezinteresownego zainteresowania i życzliwości. Ja się nie zgodzę z tym, że to jest bezinteresowne, bo ja tego nie robię bezinteresownie. To jest mój sposób na życie.
A więc na stworzenie sobie warunków, w których to będzie moja praca, to będą moi przyjaciele, to będzie dla mnie pomoc w realizacji moich marzeń, moich projektów, po prostu. Ja sobie tworzę w ten sposób otoczenie społeczne, w którym chcę żyć, bo mi się nie podobały otoczenia społeczne, w których żyłam wcześniej. Nie podobały mi się ich wartości, a przede wszystkim ich realizowanie. Bo wartości to może jeszcze były, tylko wykonanie nie bardzo szło. Więc ja sobie tworzę po prostu tą najbliższą rzeczywistość kompletnie pod siebie, tak jak chcę. Chcę się otoczyć mądrymi ludźmi, więc pomagam się ludziom stać mądrymi. Chcę się otoczyć ludźmi świadomymi, odpowiedzialnymi, więc pomagam im się takimi stać. Także nie ma tu bezinteresowności. No, fundacja jest moją pracą, nadal pracuję jako wolontariuszka i nadal fundacja zapewnia mi po prostu opłacenie rachunków w siedzibie fundacji, do której każdy może przyjechać, więc to nie jest tak, że to jest tylko mój dom. I faktycznie coraz częściej ludzie tu są. I zapewnia mi jedzenie, żebym w czasie, kiedy pracuję, a ja codziennie pracuję, zawsze pracuję, po prostu fundacja jest zawsze czynna, żebym ja miała co jeść. No więc to jakieś szczególnie korzystne warunki płacowe nie są, ale z drugiej strony jest to mój sposób na życie tak, jak mi się podoba. To znaczy ja robię to, co chcę i mam zapewnione podstawowe przetrwanie dzięki temu. Nie muszę chodzić do jakiejś pracy, co nie jest mną i mi się nie podoba. Mogę sobie wstawać, o której chcę, siedzieć sobie w domku swoim na końcu świata, tak jak lubię, pracować nad czymś, co nie tylko mnie interesuje, ale w ogóle jest przedłużeniem mnie, jest realizacją mojego ja i za to dostaję jakieś tam środki do życia i do rozwijania się. Cały czas w przekonaniu, w nadziei, że któregoś dnia uda mi się uczynić to na tyle mocnym, że stanie się po prostu moim miejscem pracy, bo będzie stabilna ta organizacja finansowo. Każdy, kto tworzy swój jakiś biznes, robi to dla siebie, więc ja też to robię dla siebie. To nie jest bezinteresowne, ja się nie poświęcam. Więc nie należy tutaj szukać jakiegoś nadmiernego dobra, które jest tak nadmierne, że aż podejrzane. Bo ja po prostu robię swoją robotę. Ona jest wymyślona między innymi jako sieć samopomocy i ona jest wymyślona jako miejsce, gdzie ja się dzielę swoim doświadczeniem życiowym, zawodowym, swoją wiedzą, swoim zrozumieniem, swoją filozofią. Dzielę się w przekazie publicznym, tak jak teraz, i w rozmowach w pojedynkę, tak? W rozmowach prywatnych, nazwijmy to prywatnych, w sensie jestem ja i mój rozmówca, tak? Który jest w takiej czy innej formie moim klientem, moim odbiorcą. Więc ja nie robię nic nienormalnego. Każdy musi coś robić zawodowo. A jak nie robi, to jest nie rób po prostu. Jest osobą, która ma jakiś problem ze sobą. Więc nie ma co w mojej działalności doszukiwać się większego jakiegoś altruizmu podejrzanego niż w działalności innych fundacji albo niż w działalności psychologów, czy wychowawców, czy nauczycieli, bo oni idą do placówki, żeby dostawać pieniądze za swoją pracę. Ludzie tworzą fundacje, żeby pracować w fundacjach. Tyle. I jeśli przykładasz do tego jakieś szczególnie wzniosłe znaczenia, to przekłamujesz rzeczywistość i tutaj jest odpowiedź dla ciebie, o tobie. To nie jest nic o mnie, bo tam, gdzie ty wkładasz te rzeczy, które o mnie widzisz,
Tam są twoje pragnienia o tym, by świat był taki czy inny. Możesz oczywiście odbierać mnie inaczej niż innego profesjonalistę i tak się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że kontakt ze mną jest bardzo ludzki. Nie jest oficjalny, nie jest sztywny. To są relacje, owszem, paraterapeutyczne, tak? Jestem pracownikiem socjalnym i edukatorem, nie terapeutą, no ale jest to jakiś proces, no jakiegoś ogarniania ciebie po prostu, tak? A z drugiej strony zazwyczaj jesteśmy po imieniu, ja też mówię co przeszłam, ja mówię co przechodzę, jest jakaś bliskość. I ta bliskość wydaje ci się pewnie bardziej podejrzana niż brak takiej bliskości. Że może ja tutaj coś próbuję zakombinować. A ja po prostu jestem w tym sobą. Ja nie umiem być kimś innym i nie chcę być kimś innym. Jestem szczera w tym, że ta praca to jest również mój rozwój cały czas. Ja nie jestem projektem skończonym. Jest prawdą to, że ja współpracuję z ludźmi nad ich rozwojem osobistym, po to, by oni byli moim bliskim otoczeniem społecznym. Ja się chcę zaprzyjaźnić z ludźmi, z którymi pracuję. Niesie to ze sobą bardzo duże ryzyko, bo pracuję z DDA, ale z drugiej strony, co? Mogę się ewentualnie zaprzyjaźnić z DDA, którzy się nie przyznają do tego, że nimi są, tak? Czy tam z DDA, którzy się nie przyznają do tego, że mają problem ze sobą. A ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Ale to, że ja wchodzę z tobą w kontakt bezpośredni, również jest w jakimś sensie moim interesem. Dlaczego? Bo ja tak chcę, bo ja tak mam ochotę, żeby tak było, więc realizuję to. Dlaczego przez tą bezpośredniość lub przez to w ogóle, że ja robię działalność społeczną, za którą nie musisz zapłacić, chociaż oczywiście miło by było, byś w taki czy inny sposób się odwdzięczył. Dlaczego to ci się wydaje takie podejrzane? Dlatego, że pewnie tysiąc razy usłyszałeś od swojej zgorzkniałej matki lub cynicznego ojca oraz od wielu innych zgorzkniałych i cynicznych ludzi, że w życiu nie ma nic za darmo, że to, że tamto, że jak ktoś jest miły, to pewnie czegoś chce i nie wolno mu ufać. To są okropne, straszne przekonania, które mamy wryte w głowę i które nas bardzo przerażają i nad którymi warto pracować, dlatego że jeśli wszyscy są cyniczni, to znaczy, że ty też jesteś cyniczny, świat jest zły i ludzie są źli i szczerze nie widzę dalej sensu w ogóle ani się terapeutyzować, ani w ogóle żyć. Lepiej się wychuśtać. Albo ty myślisz o sobie, że ty jesteś jedyną dobrą osobą i miłą i wrażliwą, a cała reszta jest cyniczna, a no to w ogóle to jest narcystyczne i obrzydliwe i nieprawdziwe. Albo cię nie stać na to, by zaryzykować, że drugi człowiek jest w porządku, zaryzykować zaufanie mu, tak? Bo on cię zrani. Bo jesteś dzieckiem. Albo właśnie dążysz ku dojrzałości i odpowiedzialności za samego siebie, a więc i za swoje uczucia. I jesteś w stanie zaryzykować to, że drugi człowiek jest bardziej zagubiony od ciebie i wywinie ci coś beznadziejnego. I się zawiedziesz. I może nawet cię zaboli. Albo będziesz miał przez to kłopotę. Ale wszystkie rzeczy wartościowe są swego rodzaju ryzykiem. I jeśli chcesz czuć się dobrze w świecie, to nie ma innej możliwości niż tak, abyś mógł w podstawowym stopniu zaufać drugiemu człowiekowi. I zaufać to nie znaczy polegać na nim. To nie znaczy wierzyć w niego. To znaczy dać mu szansę, by ci pokazał, kim jest,
byśmy weszli w prawdziwą relację, a nie dwustronnie udawaną. I w tym procesie może się okazać, że któryś z nas jest tak niedojrzały, że zrobi temu drugiemu krzywdę, nawet jeśli nie chce. Może tak być, ale jeśli dojdziesz do punktu, w którym będzie cię na to ryzyko stać, to dojdziesz do punktu, w którym jestem ja, że jak mnie ktoś potraktuje paskudnie, potraktuje gówno, to jest to w moim odczuciu dramat tamtego człowieka, a nie mój, ewentualnie mój problem do posprzątania, ale jakby wchodzę w relację gotowa na to, że będę musiała sprzątnąć po tej relacji, bo może się okazać, że po prostu weszłam w relację z kimś, kto jest bałaganem. I do tego warto zmierzać w tym procesie autoterapii, czy w procesie dowolnej terapii. Dziękuję. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.